20 września 2013. Zaczynamy od klatki. Głową do góry, z wolnej stopy. Paweł jest mało rozciągnięty, więc nie dochodzi tutaj całkowicie do ciała, nie dotyka. Różne są teorie. No, ja próbowałem robić w ten sposób. Jest na pewno o wiele ciężej wykonać takie ćwiczenie, bo po prostu ten ruch tutaj u mnie, jak dotykam, to powoduje, może nie odbijam tego, ale jakoś tak mi łatwiej to wypchnąć, można powiedzieć. Paweł nie jest rozciągnięty, ponieważ zawsze trenował właśnie w podobnym systemie i to spowodowało, że te mięśnie nie są rozciągnięte i na tyle po prostu, na tyle pozwala mu zakres ruchu. Z kolei jest oczywiście, to odbija się jakoś tam więcej na sile, więc tego siła jest zdecydowanie wyższa niż moja. To też może wynikać z genetyki, nie jest powiedziane, że to wynikło z po prostu takiego typu treningu. Tam zrobiliśmy 4 serie w granicach właśnie do 12 powtórzeń, nie bez szaleństwa ciężarowego, bo jeszcze żaden z nas tutaj się nie pozbierał całkowicie. Drugim ćwiczeniem jest ćwiczenie na dolną partię klatki piersiowej. Bardzo mało popularne pompki, właśnie takie imitacja pompek na poręczach. No tutaj widać słabe rozciągnięcie u Pawła, ponieważ ten ruch to jest praktycznie żaden. No, co powoduje, że te mięśnie, właściwie te, co się mają rozciągać, czyli klatki, są raczej nierozciągnięte, no bo to ma wyglądać całkowicie inaczej. Może to będzie widać u mnie, że te łokcie po prostu wychodzą do tyłu, cała ta dolna granica klatki ma się wyciągnąć. Nawet ja sobie tutaj widzę, pomagam głową. Czyli jeszcze tak jakby narzucam, że te plecy uwypuklam do wewnątrz, co powoduje jeszcze większe rozciągnięcie tej klatki piersiowej. No jest to techniczne ćwiczenie, ale my też tam zarzucamy dość poważny ciężar, może tego nie było widać. No wiadomo, pracują przy tym tricepsy, no ale wiadomo, że przy wielu partiach są zaangażowane jakieś mięśnie dodatkowe. Polecam robić to ćwiczenie, ponieważ no, kształtuje w inny sposób na pewno klatkę niż wszystkie jakieś takie dolne skosy lub wyciskanie w poziomy. I fajnie rozciąga, właśnie przez to rozciąganie takie powoduje takie wewnętrzne jakby rozbudowywanie klatki od środka, co jest ciężkie w zastosowaniu innych ćwiczeń, bo ciężko jest wyciskać tak głęboko na przykład ciężar, bo nie ma takich urządzeń, przynajmniej ja się nie spotkałem, które spowodują, żebyśmy na przykład wyrobili takie ćwiczenie w leżeniu. Myślę, że sensownie to jakoś wytłumaczyłem. Następnym ćwiczeniem są rozpiętki w poziomie i kończymy na tym trening, bo to już całkowicie nam wystarcza na dzisiaj.